panowie posłowie, parlamentarzyści, samorządowcy. W imieniu mieszkańców miasta Sanoka jako burmistrz bardzo, bardzo dziękuję. Panie ministrze, ponieważ ta droga, to tak jak już tutaj było mówione, jest drogą w Bieszczad. Jest to brama Bieszczad, która otwiera nie tylko tereny dla naszego miasta, ale przede wszystkim turystów, przyciąga te rekreacyjne tereny nasze. Miasto staje się bardziej ekologiczne z infrastruktury, której przyległej będziemy mogli korzystać. To wszystko i te wszystkie miliony, które wpływają, czy teraz, które my pozyskujemy z Funduszu Dróg Samorządowych, pokazują, że miasto ma możliwości rozwoju. Dwie inwestycje kolejne, które nas czekają z Funduszu Dróg Samorządowych, tutaj przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, dotyczą właśnie ronda, łącznika do ronda Beksińskiego oraz łącznika do ronda tutaj na Łanach. To są dwie inwestycje, które też otwierają nam nowe tereny. Dla miasta jest to bardzo ważny kierunek rozwoju, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj świętujemy tutaj w Sanoku otwarcie obwodnicy. Jeszcze raz dziękuję w imieniu mieszkańców.